Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Kluczborka o poranku 25 lutego Bożym Słowem. Na dzień dzisiejszy mamy wyznaczone dwa wersety. Pierwszy czytam ze Starego Testamentu, z księgi proroka Ozeasza, z 4 rozdziału, w pierwszym wierszu takie znajdujemy słowa. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Natomiast w Nowym Testamencie, w liście Jakuba w 1 rozdziale, w 5 wierszu tak czytamy. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Moi kochani, zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, jakiego posłuszeństwa, jakiej wierności wymaga od nas Bóg? Często mówiąc o posłuszeństwie, o wierności, kierujemy się od razu, jest to rzeczą naturalną, naszymi ludzkimi normami. Mówiąc o wierności, o posłuszeństwie, od razu myślimy o tym, że ktoś od nas wymaga bezwzględnego wypełnienia i wykonywania obowiązków, przestrzegania przepisów. Za przekroczenie jakiegoś przepisu, jakiejś zasady od razu czeka nas kara. Za nieposłuszeństwo tak samo. Niejednokrotnie myśląc o posłuszeństwie, myślimy o tym, że ktoś ma nad nami jakieś jarzmo, chce nas zniewolić. Ale Bóg Wszechmogący, mówiąc o posłuszeństwie, wymaga od nas mądrości, tego, abyśmy kierowali się na co dzień Bożym Słowem, abyśmy przestrzegali Jego zasad po to, by nic złego, nic strasznego nam się w życiu nie przydarzyło, by nie dotknęła nas żadna trudna, smutna sytuacja, byśmy nie byli obciążeni i doświadczeni smutkiem i bólem. Dlatego ofiarował narodowi wybranemu, narodowi izraelskiemu, swojemu ukochanemu ludowi przykazania, by strzec i chronić ich przed złem. By wśród nich panowała miłość, panowało poszanowanie, zrozumienie, dbałość o relacje, o to, aby nawzajem się kochali, by nie krzywdzili się wzajemnie. Także i nas obowiązują te przykazania, 10 Bożych słów. Ale także Bóg, zsyłając na ziemię wśród nas swojego Syna, Wybawiciela Jezusa Chrystusa, pokazał, że pragnie kierować się w swojej mądrości miłością. Miłością, która potrafi przeprowadzić przez najtrudniejsze momenty, najtrudniejsze chwile. Miłością, która potrafi napełnić człowieka mądrością, zrozumieniem. Tym, że człowiek w zupełnie inny sposób zauważy Bożą troskę. Zrozumie, w jaki sposób Bóg pragnie zatroszczyć się o człowieka. Boże przestrogi, Boże zakazy, Boże słowa, które mówią o tym, by nie zbaczać z drogi, którą nam wyznaczył, mają chronić nas przed złem. Mają chronić nas przed tym, abyśmy nie krzywdzili się nawzajem, byśmy nie ranili się wzajemnie, ale zawsze szanowali, z miłością, czułością i delikatnością na siebie spoglądali, nawzajem się traktowali, tak by wśród nas panowało zrozumienie. Słuchajcie słowa Pana. Tylko tego Bóg od początku stworzenia wymaga od człowieka. Byśmy słuchali Jego słowa. Byśmy wypełniali Jego wolę. Byśmy kroczyli Jego ścieżkami, które są bezpieczne, które są błogosławione, które są dobre. Byśmy nie rozglądali się wokoło i nie szukali innych, alternatywnych dróg, które zwodzą nas, niejednokrotnie sprowadzają na manowce, ale także sprowadzają na nas ból, niezrozumienie, krzywdę, płacz. Różne te negatywne uczucia, z którymi tak trudno jest nam się zmagać, borykać i zrozumieć. Słuchajcie słowa Pana. Niech ten kolejny dzień, który z Bożej łaski otrzymujemy, będzie dniem przepełnionym posłuszeństwem, ale posłuszeństwem rozumianym zgodnie z Bożym Słowem. Tego, abyśmy, moi kochani, przepełniali ten dzień dzisiejszy mądrością i miłością względem drugiego człowieka. Byśmy nawzajem się szanowali, ze sobą rozmawiali, byśmy troszczyli się o siebie wzajemnie i Bogu każdą sprawę powierzali. Życzę pięknej, spokojnej i błogosławionej soboty, kolejnego dnia, który z Bożej łaski otrzymaliśmy. Zostańcie z Bogiem. Wszystkiego, co dobre wam życzę.
słuchajmy Bożego Słowa i miejmy tę pewność, że nic złego nam się nie przydarzy. Pozdrawiam, do zobaczenia. Amen. Wszystkiego, co dobre życzę.